Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do analizy smart kontraktu ostatnio głośnego polskiego projektu Big Short Bets. Oczywiście jest to analiza tego kontraktu do crowdfundingu, ponieważ w tym obecnie udostępnionym kontrakcie tak naprawdę taka funkcjonalność została zaimplementowana. Także zobaczymy, co ciekawego można z tego wyczytać. Zapraszam Cię więc do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Ale z tego smart kontraktu znajdziemy na stronie internetowej pod adresem bigshortbets.com. Jest on tutaj zaznaczony przeze mnie na ekranie. Myślę, że jest to dosyć dobra praktyka, ponieważ mamy pewność, że to, co wyklikamy, czy to, co będziemy wyszukiwać na Etherscanie, jest tym, co tak naprawdę zrobili twórcy tego projektu. Także umieszczenie kontraktu na stronie internetowej projektu jest jak najbardziej, chociażby pod względem bezpieczeństwa, dobrą praktyką. Dodatkowo mamy tutaj taki progress bar, który informuje nas o tym, jaki procent całości planowanych do zebrania środków został już zebrany. Tutaj osoby stojące z tym projektem chcą zebrać łącznie 1000 eterów i na ten moment, na moment tworzenia tego materiału, zebrali już prawie 8% tej zakładanej kwoty. Oczywiście na stronie znajdują się również informacje odnośnie tego, jak będzie wyglądał ten token, który domyślam się, że powstanie po tym, jak ten crowdfunding zostanie zrealizowany, czyli jak tutaj osoby stojące za tym projektem zbiorą te zakładane 1000 eterów. Dodatkowo tutaj mogę dla osób chcących coś takiego ewentualnie sobie zrobić, dam informację, że mamy tutaj kod w JavaScriptie, który oczywiście pobiera saldo tego adresu i dzięki temu odpowiednio ustawia ten widoczny tutaj progress bar. Natomiast przejdźmy do samego kontraktu. Kontrakt napisany w nowej wersji języka Solidity 0.8.1 i tak naprawdę przejdźmy sobie linijka po linijce, ponieważ jest to dość krótki kontrakt, myślę, że jak na tą potrzebę jak najbardziej wystarczający. Mamy tutaj takie założenia, o których wspomniałem, czyli minimalna liczba eterów, która pozwoli na, domyślam się, uruchomienie dalszych kroków, jest określona jako 1000 eterów. Mamy też określoną liczbę eterów niepodlegającą procedurom właśnie anti-money laundering czy know your customer, także wszystkie dotacje, wszystkie zasilenia tego projektu poniżej tej kwoty będą właśnie traktowane jako dotacje. Oczywiście mamy możliwość, jest tutaj mapowanie pomiędzy tym, ile kto w zasadzie posiada, wpłacił tak naprawdę na tą zbiórkę swoich eterów. Mamy tu również informację, kto jest ownerem, czyli kto jest właścicielem tego kontraktu. Właścicielem tego kontraktu nie jest osoba, która go tutaj zdeployowała. Ownerem jest natomiast ten adres i to jest zwykły adres typu external, to nie jest żaden multisig, to nie jest smart contract, to nie jest żadne DAO. Jest to po prostu zwykły adres zarządzany kluczem prywatnym. Idźmy więc dalej. Następnie mamy flagi, czy o zakończonej zbiórce i o tym, czy się udała, czy nie. Zbiórka została określona na czas 6 miesięcy od daty publikacji tego smart kontraktu i jest ona tutaj określona właśnie na, dokładnie ujmując, zbiórka zakończy się 16 sierpnia 2021 roku o godzinie 23:18, także do tego czasu, do tego momentu tutaj osoby stojące za tym projektem chcą zebrać te
1000 etherów. I tak naprawdę co to jest ciekawego dalej zapisane? Kontrakt oczywiście umożliwia otrzymywanie, czyli odbieranie tak naprawdę etherów z innych adresów. Co ciekawe, ta linijka informuje o tym, że te etery można sukcesywnie dodawać. To znaczy można najpierw dodać pół etera, potem na przykład 1 eter, czy 5 eterów i to saldo w ramach właśnie jednego adresu będzie sumowane. Dzięki temu przy korzystaniu z funkcji read contract będziemy mieć konkretną, całą sumaryczną kwotę tych eterów, które na ten kontrakt przelaliśmy. Oczywiście taka suma cały czas podlega kontroli tego, czy właściciel tego adresu powinien poddać się procedurze KYC AML w związku z tym, że po prostu takie są przepisy. Jeśli ktoś potrzebuje, czy ma ochotę przelać większą kwotę, najpierw tą procedurę powinien właśnie wykonać, a następnie przesłać te środki na adres właśnie określony jako owner, czyli ten znajdujący się tutaj. Na ten moment ten adres jest jeszcze pusty, nic tam nie ma. No i oczywiście sprawdzenie przy każdej płatności, czy nie przekroczyliśmy tego czasu wyznaczonego właśnie na ten cały proces crowdfundingu. Jeśli ten czas zostanie już przekroczony, czyli będziemy po tej dacie 16 sierpnia, to jest ono, flaga jest ustawiona na true, czyli informuje nas o tym, że nie ma możliwości już dalszego lokowania środków na tym kontrakcie. Mamy tu funkcję Balances off, to oczywiście pojawiła się literówka przez osobę, która ten kontrakt tworzyła. Natomiast nie myślę, że to nie ma większego znaczenia. Jest to kontrakt tylko do crowdfundingu. Nie jest to kontrakt tokenu, czyli tak naprawdę nie musi i nie jest on kompatybilny ze standardem ERC20, czyli nie ma tych wszystkich wymienionych w standardzie funkcji, jak i dwóch zdarzeń, które muszą być w takim przypadku zaimplementowane. Także tutaj literówka, ale tak naprawdę nie ma ona większego znaczenia, ponieważ nadal wywołując tą funkcję, wywołujący ją będzie mógł uzyskać stan saldo adresu, który jest tutaj właśnie wywoływany. I oczywiście funkcja zwracająca to, ile całościowo zostało zebranych środków i ta funkcja zwraca sumę środków na tym adresie, jak i balans środków znajdujących się na adresie określonym jako owner. Także w sumie jak najbardziej logiczne podejście, czyli innymi słowy klienci KYC i ci mniejsi klienci z donacjami poniżej 9 eterów. Następnie funkcja withdraw, czyli funkcja umożliwiająca wyprowadzenie środków z kontraktu. Funkcja zewnętrzna, czyli możliwa do wywołania spoza smart kontraktu. Funkcja ta pobiera oczywiście balans tej osoby, która lokowała tutaj środki, a następnie wysyła ją na ten adres, z którego te środki przyszły. I ta funkcja jest oczywiście możliwa do wywołania tylko wtedy, kiedy ta zbiórka się nie powiedzie. Następnie funkcja end, czyli również funkcja możliwa do wywołania spoza smart kontraktu. Funkcja sprawdza tak naprawdę, czy ta zbiórka już się zakończyła. Ustawia tą wartość na tak, jeśli tak się stało. Następnie wymaga, aby była ona oczywiście wywołana przez adres, który jest właścicielem tego kontraktu, czyli ten, na którym na ten moment nic nie ma. I ta wywołanie tej funkcji tak naprawdę definiuje, czy udało się zebrać te kwoty, czy nie udało się. Jeśli się nie udało, no to flaga fade ustawiona jest na true i dzięki temu
można tutaj wywołać później funkcję withdraw przez osoby, które lokowały tutaj środki. Jeśli ta zbiórka się udała, no to całość zawartości tego adresu, na którym jest ten smart contract, wędruje na adres określony jako owner. No i dodatkowo funkcja optymalizująca użycie gazu podczas przelewania tego środka, podczas przelewania środków na ten smart contract. Co to jeszcze warto zaznaczyć? Tak naprawdę to warto spojrzeć w sekcję komentarzy, gdzie Rafał Kiełbus podpowiada, aby ustawić odpowiedni gas limit do wywołania tej funkcji, ponieważ domyślnie MetaMask może to traktować jako po prostu przelew środku pomiędzy jednym adresem a drugim, natomiast tutaj jeszcze trzeba pokryć wykonanie tego smart kontraktu, którego implementację właśnie omówiłem. No i też kolejna ważna sugestia, aby przelewać to z portfeli własnych zarządzanych przez siebie, nie z portfeli giełdowych. I tak naprawdę to wszystko. Jak wspominałem wcześniej, nie wnikałem tutaj w to, co ma dalej się dziać z tym smart kontraktem. Wymieniłem natomiast funkcjonalność, która została w nim na ten moment zaimplementowana. Nie jest to żaden kontrakt, który zwraca jakiegoś rodzaju tokeny. Jest to zwykły crowdfunding, zabezpieczony powiedzmy czasowo i który na pewno będzie umożliwiał wycofanie środków, jeśli w przeciągu tego pół roku ta liczba 1000 eterów nie zostanie zrealizowana, zebrana. Dziękuję, na ten moment to wszystko, cześć.